Dzień dobry Państwu, serdecznie witamy. Jesteśmy u Jerzego Roberta Nowaka, a okazją do naszej wizyty, naszego spotkania jest omówienie najnowszych wydarzeń, czyli minął tydzień. Witam serdecznie. Witam gorąco. Dużo się dzieje, obchody wołyńskie, również osoby, których żeśmy się nie spodziewali, w te obchody się włączają. Prezydent Duda pojechał na Wołyń i jak było widać na filmie, złożył wieniec w środku pola pustego. Tak, prezydent Duda to jest taki tchórz i mięczak, który widać teraz został zmuszony do tego wyjazdu kolejny raz, bo był przecież 3 razy na Ukrainie i nigdy nie zająknął się ani o ludobójstwie ukraińskim, w przeciwieństwie do prezydenta Izraela, gdy tam był. Po drugie, nigdy nie był na grobach, co mu wielokrotnie wypominał bardzo ostro ksiądz Isakowicz-Zaleski. Ja też. Zresztą on w stosunku do kresowiaków to zachowuje się podle. To, że niewzięcie przedstawicieli kresowiaków, zresztą podobnie jak narodowców, do Komitetu Obchodu Niepodległości, stulecia niepodległości, gdzie jest mniejszość niemiecka, ukraińska, żydowska i Walcowa, i Pawlak stary. I postkomuniści. Postkomuniści. Natomiast no teraz widać, dlaczego zdecydowano się, żeby tam pojechał i nawet wiadomo, on lubi ładnie mówić, tylko że jest to kręta, czyli to wszystko ukrywa jego autentyczne myśli. Po prostu strona oficjalna padła w tej umowie z Netanyahu. To nie był żaden sukces, jak to Morawiecki kolejny raz bredził, tylko była kapitulacja, jak słusznie określił Gadowski, a ponieważ większość ludzi się nie nabrała, to teraz chcą pokazać, że w jednej dziedzinie to wygrywamy z Ukraińcami. No, za wielka wygrana nie jest, jeśli oni nas nie przepraszają ciągle, ale dobrze, niech to przynajmniej zrobił ten gest. No ale Poroszenko przyjechał do Polski, do Sachrynia i 5000 Ukraińców z flagami, może flag ukraiński, czego to na polskiej ziemi. Czego dowodzi? Tam ci się bardzo dobrze mobilizują i uważajmy, jak te kilka milionów Ukraińców będzie, ja ciągle ostrzegam, nie tylko ja, stworzą partię polityczną, mogą rozbijać Polskę. Na razie mają związki zawodowe ukraińskie w Polsce. A jeszcze mogą stworzyć partię. Natomiast druga rzecz, bardzo ważna, może najważniejsza. Wczoraj w wywiadzie dla sieci pan były premier Kaczyński, prezes PiS-u, potwierdził, że PiS poprze Dudę do drugiej kadencji. No jest to żałosne. To jest kolejny krok z tych fatalnej serii posunięć Kaczyńskiego w ostatnim półroczu. Nie chcę jeszcze tutaj rozwijać szerzej tej sprawy, bo mam za wiele innych tematów, ale jest to skandal. Te wszystkie, począwszy od usunięcia Szydło, Macierewicza, Szyszko, począwszy od mianowania ministrem spraw zagranicznych Czaputowicza, kapitulacji wobec Izraela i Stanów, nie wyrzucenia na zbity pysk ambasador Azari, prowokatorki, to jest to kolejny fatalny krok i dlatego jeszcze raz wzywam. Zastanówmy się wszyscy, kto powinien być prezydentem Polski i popierajmy go wbrew tym Dudzie. Czy tym prezydentem będzie kandydatem prezydenta Ziobro, który przynajmniej jest dużo twardszy i ma indywidualność. Przypomnę, że Ziobro bardzo, jako jedyny z ministrów w rządzie Szydło, wystąpił za potępieniem ludobójstwa ukraińskiego przed uchwałą i jako jedyny sprzeciwił się CETA, a Jurgiel potem też tak, na początku protestował, potem ucichł. Ja widzę go jako najbardziej narodowego w tym rządzie, właśnie Ziobro. I teraz może więc Ziobro, może Szydło. Ja kiedyś głosowałem na Wojciechowskiego, no on jest tam na bardzo dobrej posadzie, w Unii raczej nie wróci. W każdym razie nie Duda, który jest zdrajcą, najgorszym szkodnikiem, choć nie wiem, czy w pełni to moje określenie jest prawdziwe, bo Morawiecki być może jest jeszcze większym. Też tyle, że ukrytym. Ładnie mówi, ukryty i
ukrywa prawdziwe swoje oblicze. Potrafi mówić, jak to on jest przeciw kolonizacji Polski. Ja sam był kolonizatorem na czele hiszpańskiego banku przez wiele lat. Tak jest przeciw bankom, a zaprosił jeden z najgroźniejszych banków Morgana i doda mu 20 milionów złotych. Wspiera zagraniczne inwestycje finansowe, jakoś polskich przedsiębiorców nie obniżył im podatków, choć wiele mówił, jak chce pomóc tym. Biurokracji nie ograniczył ani trochę, poza tą 1/4 wiceministrów, kiedy już był wielki szum. Ale ta biurokracja, przecież to są 1 000 000 urzędników przynajmniej. Także ja jemu za grosz nie wierzę. Dlaczego nie ufam Morawieckiego? Popatrzcie państwo na to. Jest to zupełne przeciwieństwo polityki Orbana. Na zjeździe narodowców 1,5 roku temu w Sejmie programowym powiedziałem: idźmy drogą węgierską, nie bankierską. Każdy, kto był trzeźwy, myślący, aluzję paniał. Paniał. Tak. Teraz druga rzecz. Przy okazji tej sprawy ustępstw wobec Netanjahu, Żydów, objawił się z jak najgorszej strony Sakiewicz. To już był rekord zidiocenia, powiem wprost. Tomasz Sakiewicz, naczelny panegirycznej, ogromnie posłusznej wobec rządu, podlizującej się za duże pieniądze Gazety Polskiej, żeby nie było prościej, bardzo lubię kluby Gazety Polskiej, ale tam na ogół myślą inaczej, nie mają złudzeń proukraińskich. Jak... Tylko szyld, tylko tak, nazwa pozostała. Tak. Nie mają złudzeń proukraińskich, jak pan Sakiewicz. Który wyrzucił księdza Tadeusza z felietonów tej gazety. I który dostał medal kontrwywiadu ukraińskiego. Służby Bezpieki Ukrainy. Ciekawe, czy Sakiewicz, który tak lubi, on, Lisiewicz i inni tam u niego w tej gazecie, atakować narodowców, że agenci rosyjscy. Szkoda, że nie zaatakował Netanjahu. Tu agent rosyjski się pojawił. On Żydów chwali, ma swoje powody pewno. No to teraz atakuje. A czy on czasem nie jest agentem ukraińskim? Jeśli ktoś przyjmuje medal, jeśli ukraińskiego kontrwywiadu, jeśli jest tak służalczy wobec nich, a sam pomysł Nobla dla Kaczyńskiego i Netanjahu za to broń. Bo pierwszy Kaczyński nie miał, nic przy tym nie robił, robił Morawiecki. Po drugie, od kiedy się nagradza za taką kapitulację, jak wspomniał Gadowski. Następnie zaś, powiedzmy sobie wprost, no dawanie Netanjahu Nagrody Nobla, jak się wymarzyło Sakiewiczowi, no tam chodzi o wszystkim panegiryzm, ten służalstwo wobec Kaczyńskiego, to padanie mu do Nobel dla Kaczyńskiego. Obrzydliwe. Jest obrzydliwe. Takie, że, a przy równocześnie z Netanjahu jest zajadłym wrogiem Polski, to on namówił Azari do wywołania całej awantury. Ona sama powołała się premier. On miał szereg takich wypowiedzi przedtem, że Polacy są systemowo antysemicy. I takiego drania nagradzać skorumpowanego. Ileż zarzutów na nim ciąży. Na nim, na żonie ostatnio. Złodzieja, który być może zawędruje za kratki. Bo Izraelczycy, w odróżnieniu od nas, są dość dokładni w ściganiu korupcji. Jak pisał Katab Zar, wspaniały Żyd, publicysta kiedyś najwyższego czasu. Bo już trochę przerwał chyba wiek, to pisał, że tam zawędrowali za kratki z powodu korupcji z 11 ministrów, spraw wewnętrznych, skarbu. No, a najlepszy był prezydent Kacar, który dostał 7 lat więzienia za molestowanie, czytaj, zgwałcenie z 11 żołnierek. No, więc może Netanjahu ten los spotka, czego mu życzę z całego serca, a ten tylko się ośmieszył kolejny raz, no już takiej głupoty, jaką zademonstrował. No myślałem, że naczelny takiego tygodnika to jest trochę mądrzejsze. Okazało się nie. To, co się dzieje w ostatnim półroczu, to, co wyrabiają Duda, Gliński, jeszcze tam jest więcej, ten Czaputowicz i tak dalej. Gowin. Gowin, o tak. Przecież Gowin
robił wywiad kiedyś Życińskim, entuzjastyczny. Był naczelnym znaku katolewicowego. Może w jednej loży był z Życińskim. A nie wykluczajmy, nie wykluczajmy. Natomiast dla mnie to jest dowód, że trzeba skończyć ze złudzeniami. Okrągłostołowe złogi trzeba usunąć. A okrągłostołowe złogi to chociażby tacy jak Gowin, to także, bo przecież w jakim środowisku on był, lewicy katolickiej, lewactwa najgorszego, to jest oczywiście Duda, Partia Wolności, to przecież spadkobierca tych okrągłostołowych głupot, to samo Gliński, Zalewska, 5 lat też w Unii Wolności. Ja jestem dalej pod wrażeniem wspaniałego zjazdu narodowców, gdzie też występowałem, było świetne wystąpienie Winnickiego, ten Bosaka, bardzo problem imigrantów, ale w ogóle ogromna część z tych rzeczy, które oni poruszają, to jest to, co powinien poruszać PiS, a z czego się rakiem wycofuje. Ja coraz bardziej jestem za postawieniem na narodowców, to jest nadzieja. Dużo młodzieży na tym zjeździe? Niemal wyłącznie. Szkoda, że Robertowi Winnickiemu zabraknie pół roku, żeby kandydować w wyborach prezydenckich. Bo byłby dobrym kandydatem, a kończy 35 lat o te 4, może 5 miesięcy. A ciekawą rzeczy, nie? O to byłby o wiele lepszy. Także ja jestem wszędzie wspierajmy narodowców, a w ogóle poprzyjmy inicjatywę, ja myślę, takiej koalicji narodowej, która może się zawiązać, powinna się zawiązać, żeby wreszcie weszli i w samorządach mocno i gdzie indziej, a myślę tu między innymi o prawicy Rzeczpospolitej, na której bezbarwny Jurek, który tylko o aborcji myślał, nic nie znał na gospodarce, wreszcie odszedł, a na czele jest Krzysztof Kawęcki, mój były zastępca w Ruchu Przemu Narodowego, którego znam jako człowieka też narodowo myślącego, ważne, może też Ruch Nowej Prawicy i inni, ale trzeba stworzyć siłę na prawo od PiS-u, żeby go kontrolowała, przyciskała, zwłaszcza jak PiS zdradza to, co obiecywał w wyborach. Teraz a propos Dudy, cóż się dziwić Ukraińcom, pisze Sommer, naczelny najwyższego czasu, skoro polski prezydent waha się, czy wziąć udział w uroczystościach upamiętniających ludobójstwo popełnione na Polakach na Ukrainie. No w końcu nie wahał się, bo chce ratować swój imacz, bardzo nadszarpnięty. Natomiast gorliwie wysyła wieńce i delegacje na rocznicę komunistycznej prowokacji znanej w oficjalnej propagandzie pogromem kielecki. W oficjalnej propagandzie odziedziczyli to po komunistach z PRL-u. Tu czytam panią Maję Narbut, która pisze, że trudno nie dojść do wniosku, że pomarańczowa rewolucja nie zmieniła niczego na lepsze. Odeszli skorumpowani politycy związani z oligarchami i na ich miejsce przyszli inni politycy, również skorumpowani, związani z innymi oligarchami. Może jeszcze gorszymi, bo na ogół gro ich to żydowscy oligarchowie się umocnili. Zresztą o tym mówiliśmy, bardzo polecam program o dogorywaniu Ukrainy. Widzę, że Grzegorz Braun też to podjął, bo to jest... Bardzo polecam w warszawskiej wywiad z księdzem Isakowiczem Zalewskim. Jestem rozczarowany tak zwaną polityką historyczną PiS. I on mówi o wszystkim, o tych sprawach stosunków z Rosjanami, stosunków z Ukraińcami. Mówi też o tym, że Polska spadła do roli państwa ustępującego pod naciskiem Izraela. Wspomina o zbrodni w Ponanach. To musi przypominać, bo wygłupił się Zychowicz, pisząc w bardzo złej książce, za którą powinien właśnie naprawdę odpowiadać przez narodem. Te, jak to było na... Skazy na pancerze. On tam pisze, wyciąga, że Polacy, żołnierze wyklęci zabili 30 Litwinów.
A bałwanek nie wie, że Litwini, że Litwini zabili 20 tysięcy Polaków w Ponarach. 20 tysięcy wobec tych 30. I tam różne to samo, manipulacje. Jak młody człowiek, chcąc zrobić karierę i błysnąć wyborczej, bo już go tam chwalą coraz częściej. Będę poświęcę mu jedną literkę alfabetu, to pokażę, jak to wygląda. I tak się kłamie. A o Ponarach trzeba przypominać. Ale trzeba też przypominać o tych, którzy byli naszymi przyjaciółmi. Było ich niewielu na Ukrainie i na Litwie. Oto Grzegorz Homyszyn, Dwa Królestwa. Wspaniała książka, relacje biskupa Homyszyna, który ciągle... Biskup grecko-katolicki. Który ciągle się zderzał Szeptyckim, tolerującym zbrodnie i którego chcą kanonizować, jeśli się Watykan wygłupi w tej sprawie. Niczego nie wykluczam, bo niestety nie mamy teraz wśród episkopatu takiej osoby jak prymas Wyszyński, który zablokował kiedyś próby wyświęcenia go. Na kongresie w Lublinie, kongresie kresowian, księża, którzy tam byli obecni, mówili: na szczęście za sprawą Szeptyckiego nie ma cudu. Gdyby był jakiś cud, to już by był ogłoszony A gratulacje dla tego kongresu kresowiaków w Lublinie. Świetnie zorganizowano, wiele lepiej niż to, co zrobił Listowski w Kędzierzynie Koźle, bo to była taka urzędnicza celebracja. Już wypisałem z zarządu kresowiaków u Listowskiego po tym. A Osadczy, profesor Osadczy jest znakomitą osobą. Ja widzę w nim szczególnie wielką nadzieję na przyciągnięcie młodzieży, bo nie można żyć tylko na starszych panach. To musi być odmomienie. O, właśnie w sieci był świetny tekst Grzegorza Górnego. Zapomniany promorok o Homyszynie. Ukraiński biskup nadaremnie przestrzegał przed flirtem duchowieństwa grecko-katolickiego z nacjonalizmem, który nazywał pogaństwem z elementami satanizmu. To było 9 lipca w sieci. Kolejna rzecz wyborcza. Ten szmatławiec, który muszę niestety zacytować, bo tam podają, że głos zabrał najwybitniejszy żyjący historyk zagłady, profesor Yehuda Bauer. Podpis Netanyahu pod tą deklaracją brzmiał: Bauer to zdrada pamięci ofiar Holokaustu. To ten ich najwybitniejszy to jest świnia antypolska, trzeba to powiedzieć, która powinna, szkoda, że ten wycofano się z tych karnych, powinna siedzieć przynajmniej 3 lata w więzieniu, bo to on w niemieckim tygodniku Der Spiegel, podkreślam, w niemieckim tygodniku Der Spiegel, numer 11 z 2000 roku, powiedział w wywiadzie: Vernichtungslager, polnische Vernichtungslager Hełno, polski obóz zagłady Hełno. I to powiedział przyjaciel Gieremka. Oczywiście Gieremek nie zaprotestował. Skądże ta skundlona antypolska? Nie powiem już co, bo chciałem bardzo ostro, ale już byśmy, nie żyje. Byśmy zrobili pi, żeby nie było słychać. A tu mam Polska The Times. Gdzie Szewach Weiss? Przez tego niegodnego szkodnika Dudę odznaczony orderem Orła Białego. Jak ten cymbał zachowuje się w tej chwili? On krytykuje Netanyahu. Ten dokument zawiera kilka zdań, które są prawdziwe, a reszta jest albo niejasna, albo fałszywa. Na przykład w przeciwieństwie do tego, co zostało napisane, były wypadki, w których polski rząd na uchodźstwie brał udział w mordowaniu Żydów. Za to powinno go się oskarżyć. Durnia! Polski rząd na uchodźstwie, które tyle robił dla poruszenia sympatii. To jest, no, i to jest nasz przyjaciel. To jest ta świnia, która jest kawalerem orderu Orła Białego przez cymbalskie postępowanie Dudy. Dawać wrogom Polski, a nie przyjaciołom. Rozumiem, gdyby dał Finkelsteinowi, który rzeczywiście broni Polaków. Teraz bardzo ważna sprawa. NIK nokautuje Pawlaka w sieci. Okazuje się, że on w negocjacjach gazowych z Gazpromu całkowicie sprzedał interesy Polski.
i warto tu gdzieś indziej, mam do rzeczy. Zagazowana koalicja też na ten temat. Ja mam nadzieję, że postawi go się przed sądem. Niech się nie zwleka tak jak z tą Gronkiewicz-Walcową, która już dawno powinna być na więziennym chlebie i wodzie. Tu mam Romualda Kmiecika, prokuratora z Lublina. Jestem w piśmie prokurator, on kiedyś wystąpił z potępieniem ataku na moje książki w Tychach. Tego nie wspominał i on napisał o chucpie wobec Polski. Bardzo ważny tekst do rzeczy. Następny, no mamy zabawę. Kolejna kompromitacja Dudy. Czy ten człowiek będzie nas zawsze kompromitował? Jak on usuwał Gersdorf w taki sposób, że mianował i Wolskiego, który czuje się mianowany przez Gersdorf. Z deszczu pod rynę, który był w PZPR-ze, który uczestniczył w sądach patriotów w czasach stanu wojennego i którego żona była równocześnie w służbie bezpieczeństwa. A to wybrało się panu Dudzie. Kompromitacja totalna. Teraz Zaorska, redaktor Zaorska, napisała bardzo ładny tekst w Polsce Niepodległej i na koniec dodała: Polska nadal klęczy i nie może się pozbierać nijak. Nie o taką dobrą zmianę nam chodziło. Nie tak miało to wyglądać. Bo 28 czerwca i kuriozum, jakiego byliśmy świadkami w polskim parlamencie, Polacy mają tylko poczucie zdrady i hańby oraz uczynienia przez rząd kroku w kierunku faktycznego odebrania nam suwerenności. No a co to? Co na to wódz, naczelnik Kaczyński? Jego odpowiedzialność tu przypomnę. To on wybrał tych najgorszych jegomości. Pora więc, by PiS poważnie zastanowił się nad tym, co robi, bo jak wiadomo, z matematyki plus i minus daje zawsze minus. I jeśli obecna ekipa rządząca nadal będzie zbierać minusy w takim tempie, to nie pomoże jej ani 500 plus, ani 300 plus, ani mieszkanie plus, ani żadne inne plusy. No nie, pomogłyby cela plus, to pomogłaby. A społeczeństwo je zminusuje przy urnach równie skutecznie, jak zminusowało Tuska i jego kolesi. Dlatego jeszcze raz mówię, głosujmy na to, żeby wyrosła na prawicy prawdziwie potężna siła i tu bardzo stawiam na narodowców. Kolejna sprawa, też Polska Niepodległa, Lech Mucha mówi o dziwnym zachowaniu Konferencji Episkopatu Polski, która widzi największe zagrożenie w nacjonalistach. Biskupi polscy wydają się nie widzieć ewidentnej różnicy, jaka istnieje pomiędzy nacjonalizmem a szowinizmem. Część tych biskupów, takiego jak prymasa Polaka, jak najgorszego z możliwych Nycza, posłać do szkółki, żeby poczytali prymasa tysiąclecia, co on pisał o dobrym nacjonalizmie i rozróżniał go z tym szowinizmem. Czekamy na kazania w kościołach, a nie z okien pałacu. Kazania, które będą zmieniać postawy ludzi, a nie wyrzucać wiernych poza wspólnotę. Nie prześladować wspaniałego księdza Kneblewskiego z Bydgoszczy. A właśnie Nycz, wspomnieliśmy o Nyczu. No, to jest absolutny skandal. Profesor Tadeusz Marczak z Wrocławia, prawdziwy bicz na germanizację w tym mieście, przysłał mi ciekawy tekst Jana Bodakowskiego. Chodziło to już wcześniejszy, chyba z 2017 roku. Okazało się, że kardynał Nycz objął patronat nad filmem Planty 799, w związku z tą zbrodnią kielecką, która tam jest przedstawiana jako pogrom i jeszcze oskarżani są też księża, kościół katolicki. Jest to w ogóle draństwo. Ja wiedziałam zawsze, że Nycz jest, to znaczy zawsze, od dawna, że jest antypolakiem i pewno ukrytym ateistą jak Życiński. Zresztą ten ateizm udowodnił mu ksiądz Adam Gardiasz, za co zapłacił przejechaniem i z utratą życia przez pewno kolegów nieznani bezpieku, nieznani bezpieki, kolegów TW filozofa. Otóż to co zrobił Nycz, patronując wyjątkowo fatalnemu filmowi,
heroizującego, najgorszego sionistę i przyjaciela Jana Tomasza Grossa z Kielc, jakiego Bogdana Białka, wyjątkowo podłą kreaturę, to jest skandalem. Jest to cofnięcie, bo Kościół polski w tej sprawie zachowywał się naprawdę dobrze przez dziesięciolecia, począwszy od tego, że kardynał Chląd od razu powiedział o prowokacji komunistycznej, co przypomniał nasz dziennik, że biskup Kaczmarek, biskup Kielecki, zbierał materiały i doprowadził do powstania raportu pokazującego, że to była zbrodnia komunistyczna, za co został, był torturowany, siedział w więzieniu razem z współautorem raportu, prokuratorem Brzeszczem, osobą, która powinna mieć swoją salę na cześć w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jak to trudno było być wtedy odważnym w tamtych czasach. A on wolał rzucić tą całą prokuraturę i pójść i ryzykować i współpracować z biskupem Kaczmarem. A potem jeszcze w 91 roku arcybiskup Muszyński, skądinąd znany z wielkich ciągotek dialogowych z Żydami, a powiedział o prowokacji komunistycznej, a Nycz wbrew wszystkim faktom, wbrew świetnym książkom Konkolewskiego, księdza Śledzianowskiego, wbrew filmom Andrzeja Miłosza o tym, Heniuś, o tym synu Ubeka, prowokatora, innym, on teraz patronuje filmowi szkalującemu Polaków. No, hańba, hańba. Będzie za dzień, dwa na moim blogu bardzo wielki tekst na temat pana. No, kardynałem to dla mnie nie jest. On powinno mu się zabrać tą kardynalską purpurę. No, więcej rzeczy powinno zrobić, ale co tu się u nas dzieje? Ten patronuje takiemu filmowi, paszkwilowi, a tu czytam, że kilka dni przed obchodami czerwca 56 jacyś kretyni zniszczyli grób zamordowanego wówczas przez UB 13-letniego Romka Strzałkowskiego. Więc nie wmawiajmy sobie, że nawzajem powinniśmy sobie przebaczać, jak głosi Duda i jego ojczulek, profesor. Takich drani, gdyby złapać, to powinni dostać szereg lat więzienia. Mamy Targowicę bardzo silną i tych bałwanów, którzy teraz przerywają. Czuję się bezkarna ta Targowica, bo nikt z nią nie walczy. Policja nie zareaguje na to zakłócanie na przykład spotkań z Patrykiem Jaki? Powinno się wziąć do ciupy tych jego mości. No, życzyłbym im jeszcze coś więcej. Teraz czytam jednego z moich ulubionych publicystów, Grzegorza Górnego. Klęska Telewizji Wyszehradzkiej, gdzie on pisze, że pomysł Telewizji Wyszehradzkiej, szczególnie entuzjastyczny, poparty przez Węgry, załamał się przez postawę Polaków w tej sprawie wspólnych projektów. Władze węgierskie mają żal z tego powodu do polskich polityków. Tu się mówi o przyjaźni, jak gdy chodzi o konkretne rzeczy, tworzenie specjalnej telewizji. Sądem rządzi dwoje procesów Rzeczpospolita. No właśnie, przez tą głupotę Dudy, który kolejny raz przegrał wszystko. Tak jak gdyby nie jego weto, to już dawno mielibyśmy już rok temu zmienione w Sądzie Najwyższym. I tego Iwulskiego mianował sędzia, który zakpił z prezydenta. Był w składzie orzekającym, który skazał działaczy opozycji. No wracamy do Morawieckiego. Biurokracja, milion urzędników, najwyższy czas. 35 miliardów złotych deficytów zakłada projekt ustawy budżetowej opracowany przez Ministerstwo Finansów. A dlaczego się nie wezmą za porządki biurokratycznymi? Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dysponuje 560 samochodami służbowymi, których utrzymanie kosztuje rocznie ponad 20 milionów złotych. Cała administracja Wielkiej Brytanii ma około 50 służbowych samochodów, z czego większość stanowi Orsza Królowej. No i jeszcze dwie rzeczy. Paraliż Jan Pospieszalski pisze, że po jednej stronie to powstają te filmy, planty, wiadomo, antypolskie,
Z drugiej strony obserwuję paraliż. Gdyby Pospieszalski nie był półpoprawny politycznie, dlatego się tak boi mnie zapraszać, raz tylko mnie zacytowano pod nieobecność, to by widział, że są teksty, są moje teksty, są teksty Brauna. Żadna nowość. I poruszamy tą sprawę i dlatego niech wreszcie się trochę dokształci. I ostatnia rzecz. Tu znów warszawska, jak on nienawidzi Polaków, to chodzi o tego Hartmana z Krakowa, odpocznij trochę, drogi Jasiu, z nienawidzonych Polaków, jako mieszkaniec Krakowa zasięgnij języka u tamtejszych hotelarzy, by dowiedzieć się, jak zachowują się grupy turystów z Izraela, ileż było dewastowanych hoteli. Posiadłbyś wiedzę o tym, że hotelowe obsługi po wizytach żydowskich młodych światowców muszą często remontować zdemolowane pokoje oraz usuwać ludzkie odchody z podłóg, łóżek i umywalek. Dowiedziałbyś się, że hotele często muszą zwracać pieniądze innym gościom, którzy nie mogą spać, kiedy pijana hołota z Izraela nocą szczyna w hotelowych hotelach burdy albo organizuje mecze w piłkę nożną. Zdarzyło się im też oddawanie moczu pod pomnikiem ofiar w obozie Auschwitz-Birkenau. Porozmawiaj ze stewardessami. Ja rozmawiałem z jedną zawsze. To, co opowiada się, wszystko o zachowaniu się w samolotach, a one opowiedzą, może ktoś ci opowie, jak od młodego Żyda zarobiła twarz za to, że zbyt długo czekał na Coca-Colę. Po co ta ustępliwość żałosna na każdym kroku? Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Był to kolejny odcinek programu Minął Tydzień. Zachęcamy do subskrypcji kanału, do lajkowania, komentowania. Byliśmy w gościnnym mieszkaniu Jerzego Roberta Nowaka. Dziękuję bardzo. Dziękuję.